Właśnie zaczyna się największy od 90 lat kryzys finansowy i gospodarczy na świecie. Dwie największe gospodarki gospodarka amerykańska i gospodarka chińska weszły w fazę gorącej wojny handlowej i technologicznej. Gospodarka niemiecka, która bardzo wpływa na koniunkturę w Polsce, spowalnia. Zamówienia w przemyśle. I produkcja przemysłowa w Niemczech pikują. Nie pozostanie to bez wpływu na naszą sytuację. Jednocześnie nie brakuje głosów zachęcających do wchodzenia w polski biznes, nieruchomości czy akcje. Jest to finansowe lunatykowanie. Każdy skuteczny przedsiębiorca wie, że jest to moment, kiedy należy spakować zabawki, grzecznie się ukłonić i wyjść. Inaczej zostanie się z bezwartościowymi środkami trwałymi, kosztami i być może depresją w pakiecie. Jedyne, co można zrobić rozsądnie obecnie, to przeprosić się z dolarem amerykańskim, nauczyć się posługiwania złotem bulionowym i zająć się zaawansowaną analityką kryptowalutową. Szeroki rynek kryptowalutowy tylko od początku roku wzrósł o 80%, czyli zainwestowany milion w styczniu 2019 to dzisiaj milion 800. Tak, to jest jedyna możliwość, żeby spakować zabawki, usiąść w tylnym siedzeniu, wziąć popcorn i patrzeć, ponieważ jeśli liczy ktoś na demokratyczny happy end tej całej sytuacji, to się przeliczy. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.